Cześć się moi widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak pozbyć się kreta. Mamy tutaj takie kretowisko, bierzemy druta i tak, po pierwsze trzeba sprawdzić gdzie ta dziura jest dokładnie. Może być gdzieś tutaj po boku, może być gdzieś tutaj na środku. Tak, sprawdzamy. Okej, zrobiliśmy coś takiego. Bierzemy teraz węża. Odkręcamy. I zalewamy kreta. O, widzicie? Patrzcie. Widzicie to? Jest nora kreta tam gdzieś. Teraz dolewamy kreta. Pamiętajcie, żeby zalać kreta to trochę potrzeba czasu. Bo kret taki wielkie dziury ma tam. Patrzcie. Strasznie głębokie te dziury są. Możecie przestać lać, gdy już będzie właśnie się coś takiego robiło, że się będzie wylewało już z góry. Już wtedy będzie wiadomo, że jest zalane całe. Te tunele wszystkiego. Teraz tylko poczekajmy, aż zalać trzeba go. Głębiej. Cały czas się leje. No i już można śmiało powiedzieć, że zalaliśmy kreta. Możemy jeszcze zrobić coś takiego, że weźmiemy, zrobimy tutaj drugą dziurę. I patrzcie, od razu tutaj jest mrowisko. Nie wiem, czy te mrówki będzie widać, a tu są. O, widzicie, mrowisko jest. Przy okazji, nie dość, że zalejemy kreta, to jeszcze weźmiemy, zalejemy, zniszczymy to mrowisko. I teraz patrz. Tutaj jest tamta dziura. I teraz zalewamy tą dziurę tą drugą. Przy okazji niszczymy mrowisko. Tutaj już będzie chyba bardzo szybko. Bo już tam zalaliśmy. A nie, jeszcze są. Jeszcze są jakieś. Patrz, tu znowu jest taka głęboka dziura. Chyba raczej tyle wystarczy. Jak kret będzie się gdzieś pokazywał, to znowu zalać te dziury i kolejne.
jakby co, to jest taki poradnik, jak zalać takie dziury. Bierzecie takiego druta, wbijacie trochę, robicie taką dziurkę, wlewacie wodę, zalewacie kreta. No i już nie będzie przychodził. No. I koniec. Subskrybujcie, lajkujcie. I w wolnym czasie, jak będziecie mieli gdzieś kreta na podwórku, zróbcie coś takiego. I cześć.